witam was w dzisiaj specjalnym bardzo filmiku, ponieważ z okazji robienia jednorazowej gry, którą prawda wyczaiłem i która jest wystarczająco głupia, żeby poświęcić jej kilka chwil i dać sobie spokój, jest okazja, żebym przedstawił wam ogólny proces, że tak powiem, powstawania moich let's playów. Oczywiście no, z braku poruszającej się kamerki nie mogę wam pokazać swojego sprzętu tutaj, sprzętu. Ale no cóż, musicie mi uwierzyć na słowo, że mam tutaj mikrofon, prawda, z przesłonką i tak dalej, no ale to nie jest aż tak ważne. Ważna jest ogólnie rzecz biorąc technika. W tym momencie będę nagrywał z użyciem dwóch kamerek. W tym momencie jedziemy na mojej starszej kamerce, która robiła mi więcej problemów, czyli HP Webcam 5210HD? Coś w tym stylu. I będę używał tej kamerki po prostu jako źródła dla pokazywania wam po prostu wszystkiego, bo gdybym używał tylko pojedynczej, to nie mógłbym pokazać wam całego procesu. No dobrze, zacznijmy. Także po pierwsze, czego używam do nagrywania audio? Do nagrywania audio używam programu o nazwie Adobe Audition, do którego mam przygotowaną odpowiednią sesję do nagrywania. I sesja ta jest uruchomiona tutaj na drugim monitorze. I tak, pierwszy kanał tutaj, to jest output z gry bezpośrednio, z systemu. Drugi kanał to jest dodatkowy kanał, którego używam, jeśli gram na przykład z bandą frajerów albo z jakimiś innymi znajomymi i tutaj po prostu nagrywa się ścieżka z ich głosem. Trzeci kanał, jak widzicie, po ruchomej tutaj, prawda, po ruchomym pomiarze jest kanałem mikrofonu, a czwarty kanał to jest kanał ogólnozbiorczy, którego używam do synchronizacji, co wytłumaczę trochę później. Także to już jest przygotowane. Co tam jeszcze trzeba przygotować do nagrywania? Oczywiście VirtualDub, którego używam do nagrywania ze swojej pierwszej kamery. Także przechodzimy w tryb Capture AVI. O, już widzicie mój perfidny ryj na podglądzie. Ponieważ drugą kamerką jest Logitech C920, jak widzicie, muszę tutaj wejść w ustawienia za każdym razem i przestawić równowagę bieli na automatyczną, bo nie wiem z jakiego powodu, ale nie zapamiętuje mi tego ustawienia po prostu najzwyczajniej w świecie. Jest to wkurzające, no ale cóż, cóż ja biedny mogę. Przerzucam tą kamerkę tutaj, żebym miał później podgląd z długością nagrywania. I to jest właśnie mój miernik czasowy. Pierwszy miernik czasowy, bo używam w zasadzie dwóch, ale nie zawsze. Także w tym momencie VirtualDub jest przeniesiony na właściwą pozycję. Przestawiamy go, żeby nie było podglądu, żeby kamerka po prostu nie pracowała non-stop i nie generowała mi się lagi. Także to jest drugi program, którego używam. Trzeci program to jest MSI Afterburner, który powinienem gdzieś tutaj, tylko jest na ślepy oczywiście. O, jest. Który trzeba odpalić oczywiście. I to jest mój program do nagrywania treści z gier. Przeważnie tego właśnie używam. Drugim moim programem jest DXtory, którego akurat w tej sytuacji nie będę, do tej gry nie będę używał, ponieważ no, nie ma takiej potrzeby. Jest ustawiony tutaj, aby używać zewnętrznej wtyczki NVIDIA NVM, to znaczy będzie korzystał z wbudowanego chipu w mojej karcie graficznej, czyli NVIDIA GeForce 660 Ti, aby po prostu nagrywać nie tracąc klatek, prawda? Akurat gra, którą będę robił, nie będzie aż tak straszna pod tym względem, także to nie jest też taki problem, ale no, to jest moje typowe narzędzie pracy i jest darmowe, także jest to duży plus. No dobra, mamy program do nagrywania treści z gry, mamy program do nagrywania z kamery, mamy program do nagrywania z mikrofonu. Brakuje jeszcze liczników i gdzie ja je tutaj do cholery mam, bo ja oczywiście używam swojego skryptu przeważnie. BKST to się nazywa. O Jezu, no muszę przeczytać. To pokażę wam może po prostu skrypt, którego używam do odpalenia wszystkich tych programów. Także odpalamy, prawda, MSI Afterburner jako pierwszy, bo jako jedyny wymaga dostępu do praw administratora, później nagrywanie z Adobe Audition, VirtualDub i BKST, który jest Laptool. O matko, jestem ślepy. Laptool. I tu jest taki fajny program, którego ściśle rzecz biorąc używają speedrunnerzy. Jest to jednocześnie licznik, prawda,
tutaj licznik po prostu dużo cyfrowy, żebym miał podgląd, ile czasu nagrywam, oraz tabelka, której używam do wydzielania sobie odcinków, co czasami się udaje, czasami nie, bo niektóre gry przejmują fokus, prawda, na klawiaturę i nie pozwalają wykorzystać tej wtyczki, znaczy tej możliwości, nie? Dobra, to czyli od tej strony mam już wszystko przygotowane. Jestem gotowy, żeby zacząć nagrywać, także przejdę w tym momencie już w swój tryb do nagrywania. Także pierwsze, co robię, to odpalam mikrofon, także sygnał synchronizacyjny sobie nadaje, że mikrofon włączony. Zminimalizuję Adobe Audition. Teraz tak, kamerka włączona, już zaczęła nagrywać w tym momencie. I teraz trzecia rzecz, oczywiście trzeba odpalić grę, którą będę nagrywał, i to będzie Shadow of Dead Simulator 2015, bo wystarczająco lekka to jest gra, żeby móc po prostu próbować. Także odpalamy ją i przechodzę w tryb nagrywania. Skończyłem nagrywać, w tym momencie wyłączam wszystkie swoje, prawda, kanały nagrywania, pierwsza jest kamerka. Jak widzicie, nie korzystałem z licznika tego, bo po prostu nie było takiej potrzeby, bo wystarczył licznik z Virtualduma. I tak to najczęściej wygląda. Okej, no i w tym momencie mam nagrana, pierwsza to jest ścieżka dźwiękowa z gry, przyciszona, a drugie to jest, trzecie to jest mój mikrofon, który sobie możecie tutaj... Odpowiedni moment trafiłem. Mam przygotowany skrypt Favorites, który szybko odszumia mi po prostu nagranie z mikrofonu, i stosuję kompresor, żeby po prostu wyrównać głośność mojego mówienia, abyście lepiej mogli słyszeć to, co mówię. Także zastosuję to w tym momencie i to się przez chwilę będzie przerabiać, a w międzyczasie, kiedy to się robi, bo to tak będzie trwało z, no powiedzmy, 5 minut, w międzyczasie przechodzę do swoich nagrań MSI, prawda, przechodzę do swoich nagrań i przerabiam plik z nagraniem z gry, który tutaj sobie podejrzę, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, ale wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Dobrze, i to jest samo nagranie z gry. Korzystam ze skryptu, który przerabia mi przez FFmpeg moje nagranie w odpowiedni format pliku, który ląduje tutaj na drugiej partycji, i Shower Dead, tak? Tak, 20 minut, to jest całe to nagranie. I w tym momencie ten plik jest gotowy do zastosowania w programie do montażu wideo, którego używam, czyli Sony Vegas. To zaprezentuję wam to za moment. Tutaj już się skończyło. O, i widzicie, wyrównała się głośność dużo ładniej, prawda, poszczególnych... O, i... Jest na tyle odszumiony, na ile to możliwe, poza dźwiękami klawiatury, ponieważ tą klawiaturę mam po prostu głośną i nic na to nie mogę poradzić. Przerzucam tutaj z powrotem się na multitrack, eksportuję tą sesję do swojego folderu z nagrywkami. Prawda. Shower Dead. No Shower Dead po prostu, bo to będzie tylko jeden ten odcinek. I w tym momencie po prostu jestem przygotowany do montowania wideo. Także przechodzę do swojego programu do montażu. Zamykam tutaj wszystko. Odpalam Sony Vegas. I w tym momencie procedura standardowa jest taka, żeby wybrać jakąkolwiek ostatnią ze swoich sesji, która, prawda, była pełnoprawna, ale lepszą procedurą będzie chyba wybranie pierwszego odcinka z którejś sesji ze swojego archiwum. Czyli powiedzmy, co by tu się nazywało, Collat na przykład. Kurde, za dużo plików mam. Pierwszy odcinek Collata, powiedzmy. Dlaczego tak robię? Ponieważ mam przygotowane wszystkie warstwy wideo, których będę stosował. Na razie ignorujmy brakujące pliki, bo już zdążyłem je pokasować. Prawda? Mam przygotowane warstwy plików i już zmontowany obraz tutaj, żeby po prostu nie robić tego po 100 razy, nie? Także usuwamy to zostawiamy, żeby tylko była ścieżka na trasie. Przechodzimy tutaj na sam początek i mamy tutaj pełne intro już zmontowane wcześniej, którego autorem jest Bitter, za co mu serdecznie dziękuję. O, tutaj sobie możemy to podejrzeć.
cóż. Teraz mam moment niepewności, bo nie pamiętam, czy nagrywam dźwięk z systemowy z mojego programu do nagrywania ekranu, ale nie, jak nie, no to cóż, no nie będzie to, mam nadzieję, aż taki problem. Co robimy? Podmieniamy wszystkie pliki, które wykorzystywałem do tej pory. Z Collat przechodzimy na prawda BF, czyli Shower with Dad. Zobaczymy, czy naprawiłem ten problem, czy jeszcze nie. Bo jeśli będzie zielony ekran, tak, nie naprawiłem tego problemu. Ok, czyli zanim to zrobię jeszcze, to będzie trzeba przejść z powrotem na BF Shower i ten plik będziemy musieli skopiować do AR Convert, bo mam tutaj taki skrypt, który przerabia mi proporcje ekranu do proporcji standardowych, to znaczy na przykład 16:9 albo 4:3, ponieważ Sony Vegas jest niestety tak głupi, że nie potrafi tego ogarnąć. To potrwa, bo jest to przetwarzanie ekranu całego, także niestety zajmie to na oko. No w sumie leci 60 klatek na sekundę, a w tym tempie się nagrywało, no to powiedzmy, no zejdzie z dobre 20 minut na to. No może szybciej. No w sumie już minuta zeszła. Nie, chyba szybciej zejdzie. Okej, no niech robi w każdym razie. To przygotowuje mi tutaj drugi plik do korekcji, prawda, proporcji. W międzyczasie sprawdzam, czy nagranie z kamerki jest... znaczy, zanim to zrobię, to po prostu podepnę resztę plików. Prawda, Records. To jest nagranie z kamerki. Mam ja tutaj na tej partycji Record Dead, tak. Shower, Record Shower. No, kurde, przeskoczyłem tego. Record Test, czy Record Zwykły to był? Do jakiego pliku ja to nagrywałem? To pytanie. Chyba do rekordu zwykłego. Zobaczmy. Tak, to jest ten plik. I w tym momencie martwię się, że nadpisałem coś ważnego, bo zapomniałem zmienić nazwę pliku, ale przekonamy się. Podmieniam tutaj też ścieżki audio. Czyli nagrywki, Shower Dead, podmieniam trasę pierwszą i trasę trzecią. Dlaczego to robię? Niedługo wam wszystko wyjaśnię, tylko niech ten skrypt skończy przerabiać, co jeszcze trochę potrwa niestety. No ale cóż, nie mamy takiej gry. 5 minut już w tym momencie jest przerobione z nagrania, także zostało jeszcze 15 minut. Pozwólcie, że przyspieszę to po prostu. Także przez moment będę po prostu sobie siedział, nie? Dobra, przerobiło się. W tym momencie wrzucam do edytora przerobiony plik. W międzyczasie, kiedy było przyspieszenie, zrobiłem sobie na szybko logosa pod let's playa w Photoshopie, tak żeby być przygotowanym do tego. Także przechodzimy tutaj do AR Correct. Wrzucamy przerobioną wersję. I w tym momencie już powinno być źródło. Dobrze. To w tym momencie co robię? Kasuję wszystkie ścieżki, które do tej pory były i zaczynam wrzucać je od nowa. Dlaczego? Żeby mieć je wystartowane od pozycji zerowej i żeby móc je później posynchronizować. I za moment to będę robił. Także przyspieszam jeszcze na chwilę, żeby to ogarnąć. I no cóż, zaczynamy montaż właściwy. Także... No może jeszcze nie zacznę przyspieszać, tylko troszkę więcej w tajniki, że tak powiem, produkcji wejdę. Przycinamy, prawda, moją kamerkę, żeby tutaj było tak jak trzeba. Przycięta jest i w tym momencie nic więcej nie muszę zmienić. Zostało zsynchronizowanie sygnałów do siebie, co jest dość wkurzającą pracą tak naprawdę, bo wymaga słuchania, a jeśli zjebałem, to nie słyszycie tego. Także całkiem możliwe, że tą sekwencję przyspieszę po prostu. I w tym momencie tak, synchronizuję do tych dwóch ścieżek audio, ponieważ wiem, że one mają perfekcyjną synchronizację niezależnie od tego, co bym zrobił, ponieważ były nagrywane równolegle. Także jest to duża korzyść z mojej karty muzycznej, bo
pozwala mi na wielościeżkowe nagrywanie i no najzwyczajniej w świecie jest to zajebiście przydatne. Także synchronizujemy. Dobra, mamy zsynchronizowane wideo do tego audio i w tym momencie synchronizujemy kamerkę. Także muszę poprawić tutaj. O, dobra, mamy zsynchronizowane nagrania między sobą. Ostatnią rzecz, którą trzeba zrobić, to wyrównać tempo nagrania. Dlaczego? Ponieważ programy te nagrywają tak naprawdę z różną szybkością, nie są ze sobą zsynchronizowane i muszę to poprawiać ręcznie. Mam do tego opracowany skrót klawiszowy, który nastawia po prostu przesunięcie, rozciągnięcie w czasie o pewną bardzo drobną wartość, co pozwala właśnie zrobienie idealnej synchronizacji. Robiłem to dużymi ilościami testów, które polegały na nagrywaniu przez 6 godzin gry jakiejkolwiek, żeby móc to po prostu wyrównać. No ale cóż, nie ma więcej gry, dla sztuki się trzeba poświęcić. Także i dla kamerki mam to samo, także dla gry stosuję Ctrl-Shift-A, dla kamerki stosuję Ctrl-Shift-S i wedle wszelkiego prawdopodobieństwa do samego końca nagrania powinna być perfekcyjna synchronizacja audio i wideo. No i wygląda, że jest w porządku. Dobrze, ostatnia rzecz, o której za moment wam powiem, tylko najpierw tutaj przytnę do początku sekwencję, którą będę używał. Wykorzystuję do tego grupowanie. Grupuję wszystkie trasy ze sobą, żeby potem móc łatwo wybrać moment, od którego chcę zacząć. W tym wypadku myślę, że będę chciał pokazać całe intro, więc zrobię troszkę bardziej skomplikowane... przyciąłem, że niech nie tak. Zrobię trochę bardziej skomplikowane intro. Także wybieram punkt startowy, który jest w momencie, kiedy te pozostałe ścieżki z logosem i z logiem zaczynają znikać. Także od tego momentu się to zaczyna właściwie. I teraz tak, przytnę sobie kamerkę, to znaczy rozepnę, prawda, te ścieżki, chociaż w sumie zepnę te ścieżki ze ścieżką mikrofonu, żeby szumy z tego nie dochodziły. O, i gdzieś tutaj zacznę robić po prostu wjazd na ekran swojej kamerki. Także zaznaczam mniej więcej punkt, w którym już kamerka powinna być na 100%. To będzie gdzieś tu. Rozciągam fade-in w taki sposób, jest zrobiony i o. I mamy gładki fade-in. Spinam z powrotem swoje kanały dźwięku. OK, i teraz końcówkę będzie trzeba złożyć. Końcówkę złożę w dość specyficzny sposób, to znaczy muszę zapisać do tej pory zmontowany materiał. Shower Dead. O, wyłączamy wygasa. I co robię? Mam tutaj na pulpicie, na drugim monitorze, skrypt, który bardzo mi pomaga z tym. Jest, no nie jest to łatwy skrypt, bacz, prawda, no pisałem go trochę, przyznam się szczerze. Co on robi w dużym skrócie? Montuję okienko lewe i okienko prawe z mojego ekranu końcowego jako pliki AVI, żebym mógł je wykorzystać w Vegasie, ponieważ Vegas nie umie wczytywać plików MKV, które robię jako swoje ostateczne pliki, które wrzucam na YouTube'a, aby po prostu YouTube dużo szybciej przerabiał moje filmy. Także wykorzystuję do tego dość srogie ilości skryptowania. Montuję oba okienka, odpala się Vegas i robi mi to samo. Na czym jak wygląda logika montowania w chwili obecnej? Bo prawdopodobnie będę to niedługo zmieniał. Sortujemy, znaczy listujemy ilość plików w folderze po prostu no, na dysku M bezpośrednio, gdzie przeważnie są 2 lub 3 pliki MKV. Wybieram najnowszy z nich jako swój ostatni odcinek dla lewego okienka i dynamicznie tworzę plik AviSynth, który będzie montowany. Także to jest jedna rzecz. A druga rzecz, drugie okienko, to jest no dość długo nad tym pracowałem. Jestem szczerze powiedziawszy dość z tego dumny, bo sporo pracy weszło w to, żeby to wyglądało jak trzeba.
wykorzystuje skrypt, prawda, jakby to powiedzieć, no w dużym skrócie zrzucam strukturę folderów w miejscu, w którym trzymam swoje archiwa, czyli na serwerze Z inne Let's Play Archive, co ja gadam, po czym przygotowuję listę tych folderów no najpierw ją sortuję, żeby była alfabetycznie, a potem robię jej tak zwany shuffle, czyli no to, co robią odtwarzacze muzyki, kiedy chce się, żeby losowo się odtwarzały utwory. Dlaczego to robię? Ponieważ wcześniej wybierałem te pliki w systemie kompletnie losowym, co było głupie, bo no, kilka plików na raz, pod rząd mogło być na przykład z tej samej serii gry, co no, nie wygląda ładnie z oczywistych powodów. Więc zwalczyłem to w taki sposób, że wybieram serię i losuję je. Także tym się zajmuje właśnie ten plik shufflist, że tak powiem. I wykorzystuję pierwszą jego linijkę do wyszukania losowego odcinka z tej serii. I no po prostu po zużyciu tej serii ta linia jest kasowana z tego pliku. I tak są te linie kasowane, aż plik osiągnie 0. W momencie, kiedy plik osiągnie 0, no po prostu jest tworzony od nowa i cała seria powtarza się. Także no było to dość dużo pisania. I jestem zadowolony, że udało mi się w ten sposób przyspieszyć swoją produkcję. To proces ten trochę trwa, zwłaszcza montowania, bo no wiadomo, nic nie może być proste, nie? Więc znowu troszkę poczekamy, przyspieszam. Dobra, jestem, wczytało się. I w chwili obecnej tak, początek już mamy zmontowany, a na końcu mamy tutaj już podgląd dwóch okienek, także zmontowane wcześniej sekwencja końcowego ekranu. Dwa okienka, w lewym jest Collat, bo Collat właśnie ostatnio skończyłem, a w prawym, o Jezu, nie widzę, szczerze powiedziawszy, to jest chyba Amnesia. Tak, to jest Amnesia, a Machine for Pigs, tak. No, także to jest przygotowane. W tym momencie wystarczy mi już tylko ściąć końcówkę nagrania. O, mniej więcej tutaj, żeby utwór zaczął grać. Przesuwamy tutaj początek pokazania się ekranu, zaznaczamy końcówkę, żeby mi łatwiej było później. Wyciszamy dźwięki gry w momencie, kiedy zaczyna wchodzić muzyka. No i jest dobrze. I teraz pozostaje już tylko zmienić tagline tutaj na samym końcu, czyli śmieszny tekst, który staram się zmieniać między odcinkami każdej serii, o czym czasami zapominam i za co przepraszam, ale no cóż, nie mam miętkiej gry. To było Showering with your dad the simulator, więc no nie wiem, staram się wymyślić coś śmiesznego, ale wiadomo, przed kamerą to nie jest takie łatwe, więc kurde, no Jezu, nie wiem, a twoja stara bierze w rzece. Jak robię to znaczy, że jest cukier straszny, nie? Ale to już chyba załapaliście. No i dobra. Mamy zmontowany cały odcinek. Nie było żadnych momentów, w których musiałem przerywać. Także nie trzeba tego ciąć dodatkowo, nie trzeba robić przyspieszeń, co może kiedyś pokażę proces dodatkowo, ale w chwili obecnej nie ma potrzeby. Ten odcinek jest już gotowy. Jest już gotowy do renderowania i cały proces trwał... Gdybym nie gadał, to cały ten proces trwałby z 10 minut. Dlaczego tak szybko? Ponieważ mam już opracowaną po prostu całą technikę i przygotowany projekt, na podstawie którego montuję swoje odcinki. Przygotowywanie tego trwało długo, więc za moment troszkę więcej na ten temat powiem, ale zacznę proces renderowania, czyli render as. I teraz tak. Wykorzystuję tak zwany debug mode frame server. To znaczy jest to tak jakby... proces, który wyrzuca renderowane klatki poza Vegasa.
Dlaczego tak robię? Ponieważ w ten sposób mogę kompresować swoje let's play'e z użyciem FFmpega, do którego mam przygotowaną własnoręcznie komendę, no zoptymalizowaną po prostu, żeby renderować w miarę możliwości jak najszybciej, generować plik najładniejszej jakości pod tubę i żeby ten plik wynikowy mógł być przetwarzany przez tubę w trakcie wrzucania, co mocno, mocno przyspiesza ostatecznie proces wrzucania. Także dzięki temu, że opracowałem sobie właśnie taki system, jestem w stanie robić mimo wszystko odcinki codziennie, także no przynajmniej staram się, nie zawsze mam taką możliwość z powodów zdrowia i pobocznych, no ale no cóż. No i shower that. Tak będzie wyglądał ostateczny odcinek. W trybie UI2 będziemy kompresować, bo H264 i tak jest w tym trybie. Mam tutaj podpięte skróty, żeby zacząć to robić. No i w tym momencie FFmpeg zaczyna przerabiać mi odcinek. Tutaj lecą klatki generowane na żywo. Leci to w tempie 30 klatek na sekundę. 15 klatek na sekundę. A nie, jakoś powoli. Strasznie, a to dopiero logos. Zobaczymy, jak się będzie renderować w trakcie gry, bo jeszcze poczekajmy tutaj moment, aż logos się skończy. Ale najprawdopodobniej winne jest to, że w tym momencie kamerki używam, bo przeważnie renderuję w tempie właśnie 30-35 klatek na sekundę. Teraz trochę, o właśnie, teraz przyspieszyło na moment i w tym momencie renderuję prawie, praktycznie w real time, odrobinę nad real time. 40 coś klatek na sekundę średnio. No, już w tym momencie spada. Także, no cóż, nie ma miękkiej gry, to się renderuje. W międzyczasie pokażę wam komendę, którą, prawda, wykorzystuję do renderowania. Ona jest na FFmpeg encode. Encode. O, mam tutaj całkiem sprytną komendę, która wyszukuje pliki AVI generowane przez Debug Mod Frame Server. Tworzy plik dla AVI Syntha, który zawiera tylko otwarcie tego pliku AVI i ten plik jest podawany do FFmpega z ustawieniami formatu obrazów UIV422, który mniej więcej się pokrywa z systemem UI2. Kodek wideo, czyli LIP X264, preset fast, bo naprawdę nie ma sensu używać mocniejszego na potrzeby YouTube'a. Naprawdę. Jeśli byście chcieli, to możecie, ale no, to tylko spowalnia czas renderowania i jest zbędne moim zdaniem. Max rate jest ustawiony na 50 megabitów na sekundę, co mniej więcej pokrywa się ze standardem Blu-rayowym, także generuje pliki w miarę możliwości najwyższej jakości, które nie są za duże do wrzucania ich na YouTube'a. Średnio odcinek ma, w zależności od tego, czy gra jest wizualnie intensywna, albo 2 giga, troszkę mniej czasami, średni 20-minutowy odcinek. O, pozdrawiam sąsiada, który wierci. Ustawione są flagi Fast Start, która właśnie pozwala YouTube'owi przetwarzać na żywo w trakcie wrzucania odcinek. Rozmiar buforu, no przeważnie się daje po prostu 3 razy max rate. Kodek audio jest Lib Vorbis. Dlaczego Lib Vorbis? YouTube ściśle rzecz biorąc zaleca używanie AAC, ale to nie jest dobry pomysł, ponieważ AAC nie potrafi być przetwarzane w czasie wrzucania. Nie wiem czemu tak sugerują na wszystkich swoich stronach, ale no do tego dotarłem po dużych ilościach kombinowania, a Lib Vorbis jest zarówno na tyle szybkim kodekiem, żeby nie wpływał na czas renderowania mocno, oraz kodekiem bardzo wysokiej jakości, także przy bitrate 192 kilobitów na sekundę praktycznie nie słychać straty jakości. No i plik jest tutaj wyrzucany na partycję M, żeby być użyty później z moim systemem do montowania plików. I wyda z siebie dźwięk, że skończył to, jakbym, prawda, był gdzieś indziej, czy robił coś innego. I procedura zakończenia enkodowania, która po prostu wyłącza od razu wszystkie zbędne rzeczy. Także na chwilę obecną ponownie przyspieszamy na czas renderowania. Renderowanie na oko skończy się za, no powiedzmy, 15 minut, także do zobaczenia za 15 minut. No dobra, renderowanie się właśnie kończy i będę mógł w niniejszym wrzucić odcinek na YouTube'a, co zademonstruję. O, właśnie sygnał. Zademonstruję to, ponieważ to też jest proces sam w sobie.
Także do wrzucania na YouTube używam Chroma specjalnie, ponieważ nie wiem dlaczego, ale tylko Chrome pozwala mi wrzucać od razu, prawda, thumbnaile ze swoimi filmikami. Także shower that, kontrola, czy wszystko jest jak trzeba. Wygląda, że jest jak trzeba. No dobra, wygląda, że wszystko jest jak trzeba. Także przerzucamy to tutaj. Podrzucamy odpowiedni thumbnail, który mam tutaj gdzieś na końcu. Shower dead. O, jest. I nazywamy swój film. The Shower with Your Dead Simulator 2015. Tutaj porobimy sobie miejsce na moje typowe komentarze z początku, środka i końca odcinka, ale w międzyczasie dodajemy tag with your dead simulator. Dobrze napisałem? Nie. With your dead simulator 2015 jako tag, żeby nas ktoś tam przypadkiem mógł wyszukać. I w tym momencie wchodzimy z powrotem do odcinka i wyszukujemy momentów, gdzie rzucałem jakieś komentarze. Na przykład Bear With It. Pierwszy komentarz z początku. Środek. Miss out command, myślę. Miss out command. O, i z końca odcinka. Jako drobny trybut do starego kolegi z dawnych lat z Morgówka, którego serdecznie pozdrawiam, bo Anusz to ogląda. Ninja. Nie może być miętka. O, i teraz tak, to pójdzie do opisu odcinku, a to pójdzie jako komentarz pod filmikiem i wrzucam go na swojego face'a, prawda, w momencie, kiedy jest czas wrzucenia tego odcinka, także... A czy ty różnicujesz się nadal ze swoim ojcem? Takie tam, ale wiadomo, kreatywność. No i widzicie, w tym momencie już jest 75% odcinka wrzuconego, który waży, zaraz wam powiem, 412 mega tylko. Za minutę się wrzuci do końca i zobaczycie, że w trakcie tego wrzucania już będzie część przerobiona, a zasługą tego jest właśnie dobór kodeków, przede wszystkim kodeku audio, czyli Ogworbis, bo ADC zwyczajnie w świecie tego nie pozwala tego zrobić. Nie wiem, może pozwala to zrobić, jeśli jest enkodowany przez QuickTime albo coś inne, jakieś inne aplowskie gówno, ale że nie używam, no to cóż, muszę z tym dealować. Poczekajmy moment, aż się wrzuci do końca przesyłanie, bo chciałem zademonstrować, prawda? O, przesyłanie, tak, 99. O, widzicie, już praktycznie skończył przetwarzać. Zwykle staje na 95 minucie, żeby dokończyć swoje tam rzeczy, ale mniej więcej za pół godziny już dostanę gotowy filmik do wrzucenia i wrzucę go z perspektywy nagrywania dzisiaj, dnia jutrzejszego. Także tak w dużym skrócie wygląda proces robienia i przygotowywania let's playów, tak w skrócie wygląda mój zestaw narzędzi i czego używam. No i mam nadzieję, że było to pomocne w jakiś sposób. Jest moją wielką ambicją wypuścić swój toolchain, prawda, jako archiwum, żebyście i wy mogli, przepraszam was, żebyście i wy mogli sobie po prostu nauczyć się i nagrywać. Jedyne, czego brakuje w tym momencie, to darmowego edytora wideo, który współpracowałby z... prawda, FFmpegiem, bo to jest ten jedyny krok, którego nie mogę pokonać w chwili obecnej. Podejrzewam, że pod Linuxem dałoby się to ogarnąć, no ale no niestety no, Linuxa nie używam, bo gram w gry, prawda, Windowsowe i tak dalej. Kurde, co się z moim głosem dzisiaj dzieje? No nic, to tyle!
mojego procesu. Mam nadzieję, że było to ciekawe w jakiś sposób dla Was. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Może kiedyś jeszcze podrzucę trochę bardziej zaawansowane tutoriale, ale nie gwarantuję. Także no to nie był tutorial, w sumie tylko taka demonstracja. No ale cóż, dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co Wam się podoba. Tymczasem pozdrawiam Was. Trzymajcie się.